Szanowni Państwo, mamy teraz czas na pytania. Przypominam o zasadzie jedno pytanie na redakcję. Bardzo proszę. Dzień dobry, panie premierze. Maja Wójcikowska, TVN24. Panie premierze, ja mam pytanie o nowelizację ordynacji wyborczej. Czy ten projekt jest już gotowy? Czy pan ten projekt poznał? Czy dzisiaj faktycznie komitet polityczny będzie się tym projektem zajmował? I czy rzeczywiście wśród tych pomysłów zmian nie ma uwzględnionych uwag Państwowej Komisji Wyborczej? Chodzi o podział mandatów w poszczególnych okręgach. Szanowna pani redaktor, szanowni państwo, tutaj przede wszystkim zmiany, które chcielibyśmy wprowadzić w ramach samego procesu wyborczego, dotyczą transparentności. My mieliśmy w historii III Rzeczpospolitej takie bardzo dziwne wydarzenia, dramatyczne wybory samorządowe w 2014 roku, albo według wielu socjologów niewątpliwie zafałszowane, żeby nie powiedzieć sfałszowane, wybory w 1993 roku. I później dochodziło do bardzo wielu nieprawidłowości. To, czego my przede wszystkim chcemy, to transparentności, czyli najlepiej przezroczyste urny, kamery powinny być również, wspólne komisyjne liczenie głosów, wspólne kolegialne procedury nadzoru, tak żeby nie było karta pokazywana, żeby nie było żadnej wątpliwości, kto jak oddał głos. Mężowie zaufania, jak najwięcej kontroli, drodzy państwo, po to, żeby uniknąć jakichkolwiek nieprawidłowości, a także wszystkie te zmiany, które umożliwią po prostu głosowanie Polakom. Na tym się przede wszystkim skupiamy, a w ramach zmian w kodeksie wyborczym mogą być kolejne inne zmiany, ale na te przede wszystkim kładziemy nacisk. Dzień dobry, Roch Kowalski, RMF FM. Panie premierze, czy wicepremier Błaszczak konsultował z panem zmianę swojej decyzji w sprawie baterii Patriot, które ze strony niemieckiej miały trafić do Polski? I czy pan wie, skąd jest ta zmiana zdania po stronie wicepremiera Błaszczaka? Czy wpływ na to miała wypowiedź prezesa Jarosława Kaczyńskiego dla Polskiej Agencji Prasowej? I czy pańskiej ocenie jakby przekazanie tych baterii Ukrainie jest decyzją rozsądną i roztropną? Dziękuję. Szanowni państwo, wschodnia granica Polski i zachodnia granica Ukrainy, wiemy po ostatnim wypadku, po ostatnim tragicznym zdarzeniu w Przewodowie, że to jest ten sam obszar, ta sama przestrzeń. Chcielibyśmy, aby ta przestrzeń była jak najlepiej chroniona, żeby bomby i rakiety, które spadają na Kijów, na Lwów, na Iwano-Frankowsk, czyli po naszemu dawniej Stanisławów, na Kowel, na Równe, na Łuck, na te wszystkie miasta, żeby one były chronione. Stamtąd uciekają fale uchodźców do Polski i boimy się, obawiamy się takich kolejnej wielkiej fali. Oczywiście rozmawialiśmy o tym, jak najlepiej wykorzystać tę propozycję niemiecką, żeby chronić jak największą część tego obszaru, który jest zagrożony. I oczywiście myślę, że taka propozycja, jaką złożyliśmy, będzie dobrą propozycją, która ochroni ten pas ziemi, tę granicę naszą, to pogranicze zachodnie, pogranicze ukraińsko-polskie i wschodnie pogranicze polsko-ukraińskie. Robimy wszystko, aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo, maksimum bezpieczeństwa w tej części Polski. Sławomir Cedyński, portal IPL. Panie premierze, czy istnieje jakaś wspólna linia negocjacyjna Polski i Węgier w celu odblokowania środków unijnych i co pan myśli o wczorajszej wypowiedzi Borisa Johnsona o tym, że Niemcy od początku chciały szybkiej kapitulacji Ukrainy? Szanowni państwo, Polska i Węgry są w zupełnie innych miejscach, jeśli chodzi o negocjacje środków unijnych. Na Węgry została nałożona tak zwana procedura warunkowości. Polska nie ma żadnej procedury warunkowości. Ja wiem, że niektórzy celowo, inni z braku wiedzy, mieszają ze sobą Krajowy Program Odbudowy, procedurę warunkowości, ale ustalmy fakty. Zapraszam wszystkich, żeby poinformowali się co do tego, jakie są fakty. Pan minister Szynkowski, Welsenk, bardzo chętnie każdemu to na pewno wyjaśni. Więc nie ma tutaj między nami żadnych uzgodnień dotyczących procedury negocjacyjnej.
toczą się rozmowy po naszej stronie. My za pół roku, czy rok, czy półtorej spokojnie te pieniądze dostaniemy. Dlatego ruszyliśmy już z projektami. Są one prefinansowane z Polskiego Funduszu Rozwoju. Wszystko idzie tak, jak powinno iść. Natomiast co do drugiej wypowiedzi, do drugiego pytania pana redaktora, czyli o wypowiedź pana premiera Johnsona, mogę powiedzieć tak, że pierwsze miesiące, długie pierwsze miesiące, bardzo długie pierwsze miesiące wskazywały na ociąganie się naszych zachodnich partnerów. Nie tylko Niemiec, ale Niemiec w szczególności. To przecież najsilniejsza gospodarka Unii Europejskiej. To przecież jeden z największych eksporterów broni. Co oni chcieli posłać na początku na Ukrainę? Pamiętacie państwo? 5000 hełmów? Przecież powinni pomagać od samego początku po to, żeby tam bronić bezpieczeństwa Europy. Tam broniony jest pokój dzisiaj. Przecież jak Ukraina padnie, Putin pójdzie dalej. Dalej będzie uzależniał Europę od swoich surowców. A my chcemy powiedzieć jasno, nie ma powrotu do tamtych czasów. I myślę, że Niemcy powoli też to zaczęli rozumieć. Dzień dobry, Justyna Bruszewska, TVP Info. Już kontynuując właśnie wątek Ukrainy, tutaj pojawiają się różnice, gdy mówimy zarówno o Polsce, jak i o Węgrzech. 17 listopada w czasie szczytu Trójkąta Austria-Węgry-Serbia w Belgradzie Viktor Orban powiedział, że fakt, że Polacy stracili życie na terenie własnego państwa, pokazuje, że nie jesteś bezpieczny, gdy jesteś sąsiadem wojny. Jakie pytanie? No i właśnie, i tutaj pytanie dotyczące tego stanowiska Polski i tego, czy rzeczywiście te rozmowy będą kontynuowane. Głównie chodzi o problem migracji? Tak, dokładnie. Tak, pani redaktor, jak najbardziej tutaj jesteśmy na absolutnie na jednej długości fali, jak to się mówi. I to miałem na myśli, podkreślając na początku, spójność strategiczną Grupy Wyszehradzkiej. Nie mamy żadnych wątpliwości co do tego, że polityka migracyjna musi być i pozostanie na pewno w kompetencjach państw członkowskich tak długo, jak będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Pamiętamy, co Platforma Obywatelska opowiadała ustami pana rzecznika Cezarego Tomczyka. Możemy przyjąć więcej, jeszcze więcej, prawda? Tam wymieniane były tysiące, ponad 10 tysięcy migrantów z Bliskiego Wschodu. Wielki napór migrantów z Bliskiego Wschodu. To jest nasza wola, polska decyzja, kogo my przyjmujemy. I owszem, w ramach tego trójkąta sławkowskiego, ale także współpraca Węgier, Serbii i Austrii, ale także współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej, to wspólne ustalanie strategii wobec polityki migracyjnej. Nie będzie zgody do zmuszania Polski do przyjmowania tysięcy, dziesiątek tysięcy migrantów z Bliskiego Wschodu albo z Afryki. To jest nasza decyzja, kogo my przyjmujemy. Dlatego zabezpieczyliśmy Polaków przed tą sztucznie wywołaną falą migracji przez Łukaszenkę i Putina. Dziś wszyscy przyznają nam rację, że tamten akord to pierwszy akord w tym preludium wojny, którą Putin rozpoczął później na Ukrainie. Dzień dobry, Brian Kasprzyk, Polsat News. Panie premierze, jak pan będzie przekonywał premiera Węgier, żeby nie blokował dostępu Finlandii i Szwecji do NATO, bo wiemy, że gdyby nie Węgry i Turcja, to te dwa państwa byłyby już członkami sojuszu? Będę go przekonywał przede wszystkim wspólnotą interesów, bezpieczeństwem regionalnym. Powiem mu wprost, że dla Polski jest to jeden z najważniejszych aktów zmian w prawie międzynarodowym, czyli przystąpienie Finlandii i Szwecji jako wzmocnienie bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego, wzmocnienie bezpieczeństwa Europy Środkowej. I mam nadzieję, że to przekonywanie będzie skuteczne, bo jest to dla interesu Polski, dla interesu Europy bardzo, bardzo ważne. Aleksander Mimier, portal niezależny.pl. Panie premierze, Parlament Europejski przyjął wczoraj rezolucję, uznając Rosję jako państwo wspierające, jako sponsor terroryzmu. Pytanie, czy pan premier doszukuje się w tej rezolucji działania powierzchownego, czy być może za tym pójdą też dalsze praktyczne i ważne kroki? Dziękuję. Szanowni państwo, Parlament Europejski, w przeciwieństwie do parlamentów krajowych państw członkowskich, nie odgrywa tak istotnej roli w procesie kształtowania prawa. Unia Europejska skonstruowana jest według innych zasad. Ale muszę powiedzieć, że
ostatnio z rzadka spływają z Parlamentu Europejskiego informacje, które mnie cieszą, które powodują, że jestem zbudowany stanowiskiem Parlamentu Europejskiego. Ta wczorajsza decyzja była takim właśnie stanowiskiem, które mnie cieszy. Jest dobrą decyzją, jest decyzją, która przyszła trochę spóźniona, ale lepiej późno niż wcale i dobrze, że Parlament Europejski określił Rosję jako państwo terrorystyczne, bo to też kształtuje opinię publiczną na Zachodzie. To też ma wpływ na opinię publiczną na Zachodzie. A to ważne, co myśli opinia publiczna o wojnie na Ukrainie. Ostatnie pytanie, bardzo proszę. Rafał Kuski-Pap. Chciałem panie premierze zapytać, wczoraj prezes Kaczyński zapowiedział na 11 grudnia konferencję dotyczącą wsi. Czego należy się spodziewać, na jakim etapie są te propozycje przygotowane? Czy to będzie jakaś piątka dla wsi, dla rolników? Dziękuję. Szanowni państwo, po to organizujemy kongres, aby na kongresie przedstawić nasze propozycje dla polskiej wsi. Przypomnę tylko, że te, które prezentowaliśmy nieco ponad rok temu na poprzednim kongresie polskiej wsi, są albo realizowane, albo zrealizowane. Nasze nowe propozycje w duchu wiarygodności, w duchu dotrzymywania słowa również zrealizujemy, a będzie tam na pewno bardzo ciekawa propozycja i ciekawy program dla polskiej wsi, który już 11 grudnia przedstawimy. Szanowni państwo, na tym kończymy dzisiejszą konferencję. Dziękuję bardzo.